Hej, witajcie w nowym vlogu. Dzisiejszy koktajl na śniadanie. Dawno już nie było koktajlu. Wracam. I będzie taki dziwny, znaczy dziwny. Nie tak jak robię zazwyczaj, ale zawsze podstawą jest banan i szpinak. I wcześniej dodawałam gruszki albo figi. Teraz jakoś mi się pokończyły te owoce i skończyły mi się pomysły. Mam tutaj opakowanie borówek, więc je dodam, chociaż ono zawsze sprawia, że przedziwny kolor, taki niezbyt atrakcyjny na koktajl, ale cóż. No i tradycyjnie mleko sojowe, waniliowe. I to będzie dzisiaj mój koktajl. Na włosach mam trzeci krok Olaplexu, ale moje włosy chyba go po prostu wypiły. To wygląda, jakby było myte i suche. To się nakłada na nieumyte włosy, ale nic, muszę poczekać. Nałożyłam je nie od nasady, bo tam one nie potrzebują, a tutaj jak widać bardzo. I mój koktajl, który, tak jak mówiłam, borówki zawsze psują kolor i on nawet nie jest taki ładnie zielony, tylko jest taki szary, ale na szczęście nie psuje smaku, pyszne. I tutaj się jeszcze zaparza moja Kusmiti Kaszmir Chai. Powiem wam, że niebezpiecznie zbliżam się ku końcowi puszki. Dzień dobry, Kiciu. Będę musiała zamówić nową, po prostu to jest najlepsza herbata na śniadanie. Już w ogóle nie piję kawy. Bardzo, bardzo bym polecał. Pytacie o nią często, to jest Kusmiti i to jest Kaszmir Chai. No, często pokazuję, ale często też mówię pytania. I niestety ta puszka kosztowała prawie 15 euro. I widziałam, że na Polsce, w internecie też można znaleźć, ale też cena jest taka podobna, także. Dobra, idę jeść moje śniadanie, pić moje śniadanie. Już, jak widać, jestem wykąpana i zobaczcie, zrobiłam sobie ten Olaplex na włosy i nawet jakoś specjalnie ich nie układałam. I podoba mi się efekt. Naprawdę mi się podoba i powiem wam, że byłam w szoku, bo to jest taka mała buteleczka 100 ml, mówię, kurczę, to zużyję na, nie wiem, 3 razy, ale powiem wam, że wystarczy naprawdę taka minimalna ilość. No i ja też je nakładam, wiecie, odtąd, tutaj na same takie, na sam tutaj czubek głowy nie nakładam, tylko gdzieś tak odtąd i powiem wam, że jestem bardzo zadowolona. Także cieszę się, że mi... Cieszę się, że któraś z was mi pod filmem poleciła, bo moja fryzjerka mówi, a nie bierz tego, może będzie cię obciążać. Ale te włosy nie są, znaczy no, klapnięte są tak jak po Olaplexie, ale nie są na pewno jakieś przetłuszczone czy obciążone, no rozumiem, tak, że teraz się będziemy miziać. Ale wyglądają naprawdę bardzo fajnie i któraś z was mi napisała pod filmem, że weź, nie są obciążone. I faktycznie nie są, także jestem, co jest kitek, no zobacz. No tak. O, i już kot ułożony do miziania. Nagrałam dla was przed chwilą Lip Addict Tag. Nie wiem dlaczego Lip Addict Tag. Te trzy słowa po kolei są dla mnie trudne do wymówienia. Nagrałam dla was ten tag, więc pewnie już jest na moim kanale, zanim się ten vlog pojawi, bo ja przeplatam tak raz vlog, raz nie vlog, żeby wszyscy byli zadowoleni. Oj, ktoś do mnie pisze. Jeszcze chciałam wam powiedzieć i podziękować za to, że tak dużo jest komentarzy pod tymi dwoma vlogami, kiedy tam troszeczkę was próbowałam, może nie tyle zmotywować, co opowiadałam wam, jak się nie dać hejterom w życiu prawdziwym i tym wirtualnym, i tam cały czas przybywa i wyświetleni komentarzy, i też dostaję od was maile, że to was zmotywowało do zmiany i nie chodzi tylko o nagrywanie na YouTube, ale czasami takie życiowe decyzje i ja się bardzo cieszę, że wy mi to piszecie i ja, jeżeli tylko mogę pomóc i mogę was zainspirować do działania, to oczywiście zawsze bardzo chętnie to zrobię, ale pamiętajcie, że ja jestem tylko takim zapalnikiem, a ta decyzja tkwi w was. To, co ja cały czas powtarzam, że nasze życie jest tylko w naszych rękach. Nikt za nas tego nie zrobi, nikt za nas nie podejmie tej decyzji. I po prostu no, jest jedno życie i trzeba
no trzeba coś z nim zrobić, tak? Łatwo jest siedzieć na kanapie i narzekać, że się, nie wiem, nie ma pracy, nie ma pieniędzy, nie ma miłości, nie ma rodziny, nie ma tego czy tamtego, no ale jesteś w sytuacji takiej, jakiej jesteś, możesz albo dalej siedzieć na kanapie i narzekać, albo coś z tym zrobić. Jeżeli ci się nie podoba twoje życie, to je zmień. Jeżeli chcesz czegoś innego, to staraj się to zdobyć. I to nie będzie łatwe i proste i to nie będzie pyk, bo ludziom właśnie, którzy są nieszczęśliwi, im się wydaje, że o, innym jest tak cudownie, im to wszystko po prostu spadło z nieba. Oczywiście, że tak nie jest i też za dążenie do szczęścia zapłacicie cenę, a potem za bycie szczęśliwym zapłacicie cenę, bo innym ludziom często się to nie podoba i też żyjemy w takim kraju, gdzie jednak zawiści jest bardzo dużo. Niestety, ja tak uważam, taka jest moja opinia i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Ale to nie oznacza, że trzeba rezygnować z siebie i z dążenia do realizacji własnych celów. No a tak jak mówię, cenę zapłacicie, zawsze ktoś będzie gadał, zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie was ciągnął w dół. Jest wielu ludzi, którzy po prostu są nieszczęśliwi, niespełnieni w swoim życiu i za wszelką cenę chcą ciągnąć w dół, tak? Czasami jest też tak, co ja zawsze powtarzam, że nie każdy, kto ci coś odradza, jest hejterem. Czasami może być tak, że ta osoba ci coś odradza, bo ma rację, bo nie powinieneś tego robić, a czasami kompletnie nie ma racji, ale tak jest jej punkt widzenia, bo nie wiem, nie zna wszystkich danych całej sytuacji, dlatego zawsze powtarzam, że to wy wiecie, w jakiej jesteście sytuacji, znacie cały krajobraz dookoła i to tylko wy możecie podjąć tą decyzję i bo też generalnie wy za nią zapłacicie i to wasze życie, tak? Bo często mnie pytacie, jak to jest. No słuchajcie, rodzice też nam dają różne porady, ale też co często powtarza moja mama, ona mówi: no słuchaj, świat, w którym ja żyłam, a w którym ty żyjesz, jest tak różny, że ja ci mogę tylko radzić, ale właśnie decyzję musisz podjąć sama, bo to ty wiesz, w jakiej jesteś sytuacji, to ty wiesz, co się dzieje. I nie można odnosić tego, że tak jak żyli nasi rodzice, nie wiem, 30 lat temu, bo była zupełnie inna sytuacja. I polityczna, i gospodarcza, i pod każdym względem inna. I świat tak bardzo się zmienił przez te 30 lat, no że też nasi bliscy niekoniecznie muszą mieć cały ogląd sytuacji, tak? Ja tutaj nie mówię, że nie należy słuchać rodziców, bo rodzice też mają wiele racji. Ale pamiętajcie, że czy to są rodzice, czy to są znajomi, czy ktokolwiek wam daje jakieś rady, zawsze musicie mieć z tyłu głowy to, że no to wy wiecie najlepiej, tak? Powinniście wiedzieć. I to wy poniesiecie tego konsekwencje. Więc tak, no nie ma też co na siłę uszczęśliwiać innych ludzi. Tak samo dostałam od was bardzo dużo wiadomości na temat tego, że ktoś był bardzo nieszczęśliwy w swojej pracy i od niej odszedł nie mając nic innego. I że otoczenie mówi, że no co ty teraz zrobisz, nie masz pieniędzy. No wiadomo, że otoczenie będzie tak mówić, bo ludzie się po prostu martwią. No ale czasami jest tak, że trzeba podjąć jakiś krok. Czasami jest tak, że nie da się znaleźć na zakładkę następnej pracy, żeby zastąpić tą poprzednią. I ja też byłam w tej sytuacji i nie żałuję. I też bardzo wiele z was mi pisze, że jakiś czas temu podjęłyście tę decyzję, macie teraz nową, lepszą pracę, jesteście szczęśliwsze. No tak jest po prostu. Tak jest, jeżeli się tkwi w czymś, co was unieszczęśliwia, to trzeba to zmienić, trzeba się starać to zmienić. Czy to jest praca, czy to jest związek, czy to jest szkoła i tak jak wam mówiłam, rezygnacja czy odejście to jest świadoma decyzja, to nie jest przegrana. To jest właśnie walka o lepsze życie i o zmianę tego, żeby było wam lepiej, a nie, że jak odchodzicie z pracy, to jesteście, nie wiem, nieudacznikami, co też wiele osób próbuje wymawiać. Wiadomo, że trzeba być po prostu świadomym i odpowiedzialnym i to nie jest tak, że odejdę teraz z pracy, nie wiem, będę czekać, aż mi skapnie z nieba, nie wiem, na czynsz i nowa praca i w ogóle wszystko się samo ułoży. No bo, znaczy też czasami tak jest, ale rzadko. Więc wiadomo, że też trzeba być odpowiedzialnym za siebie i za swoje decyzje. Nie można oczekiwać, że teraz nagle cały wszechświat się rzuci, żeby nam to życie ułatwić, tak? Trzeba być odpowiedzialnym, trzeba
ponosić konsekwencje swoich wyborów, trzeba płacić za swoje decyzje. Ale nadal uważam, że warto. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za wszystkie te wiadomości. Naprawdę to jest dla mnie takie bardzo poruszające i bardzo ważne i fajnie słyszeć, że moje słowa komuś pomogły, komuś zmieniły życie, a komuś, nie wiem, dodało otuchy. To jest po prostu najlepsza rzecz, jaką mogę od Was dostać, naprawdę. Także jeszcze raz dziękuję. Na obiad krem z brokułów. Nie wygląda może ładnie taka zielona kupa, ale jest dobry. Zielona herbata i do tego świeży chlebek. I będzie pycha. Nie zrażajcie się kolorem, naprawdę. Zaraz uciekam, więc pokażę Wam jeszcze, co mam dzisiaj na sobie. Zrobiło się mroźno. Pierwszy raz. A taka pogoda, jakby było ciepło, było ok. A śniegu nie ma, chociaż wiele z Was mi pisze, że u Was już pada śnieg. U nas w Łodzi jeszcze nie było, ale już jest przymrozek i już widać, że coś się kroi na pogodę zimową. Więc pokażę Wam, co mam na sobie. To jest ten sweter z Zary, który Wam pokazywałam w ostatnim haulu z Zary. Jest na moim kanale, możecie zobaczyć. Ten, który można nosić na jedno ramię albo tak obojętne. Jest strasznie taki luźny, długi za pupę. Ja uwielbiam taką długość. Nie lubię tych wszystkich takich sweterków. To nie jest mój styl. Lubię takie właśnie dłuższe. Też mi się wydaje, że to jakoś tak nowocześnie od razu wygląda i ja też... No, do mojej sylwetki zdecydowanie to też lepiej pasuje, więc jest milutki, cieplutki, długi, luźny, a też nie jest jakimś, wiecie, worem wielkim. Do tego moje jeansy z Diesla. Pytacie mnie, jaki to jest model. Model się nazywa, wszystkie, które mam, model się nazywa Skinny's i one są w dwóch opcjach, high waist i low waist, ale nie bójcie się, bo to low nie jest jakieś takie strasznie, że wiecie, tutaj Wam majtki wychodzą, no ale wiadomo, z jeansami zawsze musicie przymierzyć. W każdym razie mój ulubiony model to jest ten. Akurat tutaj mam takie błękitne na sobie. Do tego Air Maxy, te, które Wam pokazywałam z Tomkiem w holu z Zalando, są bardzo wygodne. Bardzo wygodne i na tą pogodę też są ok. Także ostatnio zamieniam moje wszystkie botki na te Adidasy. Do tego tutaj standardowo bransoletki, zegarek. Teraz noszę Pandorę tutaj na drugiej, na drugim nadgarstku, jakoś bardziej mi się podoba, jak to rozdzieliłam. No i do tego założę moją ulubioną kurtkę z Zary, którą na pewno znacie. Aha, chusta to jest Louis Vuitton i ten wzór się chyba nazywa denim. Też ją na pewno widzieliście wiele razy. Ona z jednej strony jest taka srebrno-szara, a tutaj jest taka granatowa od spodu, więc to jest dwa w jednym, można sobie zmieniać w zależności od tego, jaki kolor Wam bardziej pasuje. I do tego Boy Chanel Wallet on Chain standardowo. I taki będzie mój zestaw na dziś. I uciekam, idę z Sushi na spacer. Sushi, idziemy na spacer? Chodź! Chodź, idziemy na spacer. Tak? No, to idziemy. Zobaczcie, dzisiaj Lew gotował. A nie ma, są moje te? No. A, są, dobrze. Uf. To moje. Trzeba pozwolić tym, którzy rządzą, próbować tak to robić, żeby to było lepiej. Ciąg z Afganistanu. Małżeń się z nią jak najszybciej. Jest Badzio? Sergiej, to Glenn. Baletnica. Chcę popatrzeć. Taki mocno średnio, ale w tych dolnych granicach raczej. Ale on jest nawilżający, bo on ma w sobie, o ile